Dobra, witam kochani. Interesuję się UFO od bardzo długo i ostatnio przeglądałem zdjęcia, gdyż wykonuję około 1000 do 2000 zdjęć codziennie podobnych skrawków nieba i złapałem parę obiektów. To jest pierwsze zdjęcie, chcę wam pokazać tutaj. Wieczorami bardzo często te obiekty można zobaczyć, ale rzadko mi się udało je złapać. Wykonuję po 15 zdjęć na sekundę. I proszę, tutaj jeszcze przybliżę. Z odległości większej robione, ale jak widać to jest coś jak talerz. Ogólnie to połyskuje, to jest srebrne. Tu akurat z daleka widać, ale ja mam zdjęcia, gdzie było robione z dużo bliżej. To jest jedno zdjęcie. Zaraz wam pokażę. To było robione 15 maja. Zobaczymy następne. To też tego samego dnia. Zobaczcie tutaj nad linią drzew z drzewami. Zaraz. To było gdzieś tutaj. Bardzo z daleka robione, to nie zawsze się uda uchwycić, gdzie to jest. O, tutaj jest. Przepraszam, że to troszeczkę długo trwało, ale te obiekty tak szybko się poruszają, że nie zawsze się uda. Tutaj ten obiekt się przemieścił. Jak widać, to było zdjęcie robione jedno po drugim. I zaraz pójdą kolejne zdjęcia, gdzie to. O, tutaj troszeczkę bliżej nam się złapało. Nad drzewami. Porównując do wielkości drzewa i odległości, obiekt ma, no myślę, gdzieś około metra średnicy albo nawet większy. Poruszać się musi bardzo szybko, bo to jest robione 15 zdjęć na sekundę. Tutaj mamy go. Pokazuję wam te wszystkie zdjęcia, bo dojdziemy do zdjęcia ostatniego, które wykonałem wieczorem w innym miejscu i udało mi się złapać ten sam obiekt. I tam będzie go naprawdę bardzo dobrze widać, tutaj też. Przy okazji chciałbym was wszystkich zawiadomić, że od jutra, od 1 czerwca rusza konkurs. Także zapraszam do lajkowania, komentarzy, dodawania, proszę pisać, najlepiej pozytywy, proszę subskrybować i dla każdej osoby, która weźmie udział poprzez dodanie komentarza albo subskrypcję, weźmie udział w losowaniu wartościowych nagród, a mianowicie głośników markowych podłączonych przez USB. Trójdrożnych, bardzo dobre, i joypad Wi-Fi gamingowy, wartość przedmiotów w najlepszych cenach w Allegro około 250 zł, więc warto dodawać komentarze i subskrybować, to nic nie kosztuje, a pod koniec czerwca, 30 czerwca będę losował i na pewno ktoś to wygra. Będę robił na pewno teraz takie konkursy co miesiąc, czasem może co tydzień, wszystko zależy. Jak najwięcej będzie użytkowników. Tutaj widzimy ten kolejny obiekt. Tutaj był troszeczkę bliżej. I jak widać, on jest chyba cylindryczny, bo teraz my widzimy go tak jakby z przodu, w tamtą stronę. Do nas się przodem ustawił. Te obiekty od jakiegoś czasu cały czas pojawiają się w tych samych okolicach, na wysokości szadułek nad wysypiskami, nie wiem czego one tam szukają, ale też bliżej jest jezioro, może chodzi o wodę, bo nad wodą wieczorami kilka razy widziałam świecące kule, ale nie mogłam niestety zrobić zdjęcia, bo to było zbyt daleko, a nie mam aż tak dobrego sprzętu, ale zaraz wam pokażę,
tu też kolejne zdjęcie i cały czas ten sam obiekt. Która godzina była, to jest cały czas w ciągu tych samych zdjęć to było, czyli to poszło te 15 zdjęć i ten obiekt przemieszczał się w lewo. To wszystko się dzieje nad jeziorem. Tutaj leci dalej. Mam tych bardzo dużo zdjęć, naprawdę już wyfiltrowałem wszystkie zdjęcia. Potrafię zwrócić uwagę na ptaki, samoloty, na wszystko. I to zdjęcie robione z podwórka. Słuchajcie, i widziałem ten obiekt gołym okiem, bo dość długo się unosił nad budynkami. Przedtem trzy obiekty takie czerwone latały około tych budynków, między innymi o nich było sporo napisane w internecie, UFO od Gdańska i tak dalej, ale takiego zdjęcia to nie wiem, czy komuś się udało wykonać. Tylko zobaczcie, to jest po prostu petarda. No przecież to jest normalny według mnie talerz. Podobny jest bardzo do obiektu, który w innym filmiku, tam gdzie orby i rocy umieszczałem i jako rakieta opisany był, tylko że tamten był tak jakby w pionie startował, a tutaj ewidentnie w poziomie unosi się nad budynkami i to trwało, nie wiem, no przynajmniej około 3 do 5 minut zdjęcie. 16 milionów pikseli i naprawdę dość wyraziste. Po prostu mnie zamurowało i to tak utrzymywał się dość długo w pozycji takiej stojącej. Potem się obniżył poniżej, tak, na wysokości dachu. Znowu uniósł się do góry i wystartował błyskawicznie i zniknął. No, to jest naprawdę unikatowe zdjęcie i ostatnio tych obiektów jest bardzo dużo. Nie miałem czasu, żeby jeszcze w ostatnie noce popilnować ten rejon, ale w ostatnich miesiącach coraz więcej obiektów się pojawia nad Gdańskiem. Nie wiem, to w Róży mi się wydaje, że coś się na pewno wydarzy, bo kiedyś nie było tych obiektów. Na tyle. Dzisiaj dziękuję.